Dzień dobry Państwu, to jest program Wolne Głosy, a ja nazywam się Marcin Bąk. Jak zwykle po godzinie 17:15 witamy naszych gości, przedstawicieli polskiego parlamentu. Stronę opozycyjną reprezentuje pani Hanna Gill-Piątek, posłanka w tej chwili już niezrzeszona. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego już? W tej chwili już niezrzeszona. Jeszcze niedawno witaliśmy się i przedstawiałem panią jako posłankę partii Polska 2050. Minęło kilka tygodni i rzeczywistość polityczna się zmieniła. Nawet miesięcy. No tak, jak ten czas szybko płynie, faktycznie. To już jest kwestia miesięcy. Pan Krzysztof Lipiec reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam panią poseł. Tak, ja takich kłopotów nie mam od dawien dawna. Reprezentuję Prawo i Sprawiedliwość i jestem z tego dumny. Czy zmiana partii to są kłopoty? Skoro pan poseł poruszył ten temat, jakby się pani odniosła do takiej kwestii? Zapytałabym, w ilu partiach był Jarosław Kaczyński. W takim razie. To ja mogę chętnie odpowiedzieć. Czy budowanie nowego ugrupowania na przykład jest czymś, co można jakby zaliczyć jako zmiany partii, ale to też jest kwestia tego, że w momencie, kiedy partia skręca w jakąś stronę, która no, kazałaby nam się złożyć w paragraf i nagiąć kręgosłup do jakichś niemożliwych wręcz figur, to wydaje mi się, że rzeczywiście lepiej powiedzieć uczciwie, tak? To obiecywałam podczas kiedy szłam do wyborów, nie byłaby w stanie tego dotrzymać w swojej formacji, która w tej chwili tworzy blok konserwatywno-ludowy. Ja już zresztą wielokrotnie o tym mówiłam. Więc wydaje mi się, że lepiej i uczciwiej jest po prostu odejść i przynajmniej przez pewien czas popracować sobie na bocznym torze. Tych zajęć wbrew pozorom dla posła niezrzeszonego jest mnóstwo. I naprawdę można się porządnie napracować na rzecz i swoich wyborców, i poprawy pewnych problemów. No wydaje się, że pan poseł Sonik jest teraz na podobnym etapie, o którym mówiła pani poseł przed chwilą. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Natomiast chciałbym spytać państwa o opinię na temat wczorajszego wystąpienia no, jednego z liderów opozycji, czyli pana Donalda Tuska w Sulechowie, gdzie padły takie słowa, ja to tak odbieram, że one są trochę na fali tego przeżywania przez nas, przez rodaków naszych tej tragedii w Częstochowie, która zakończyła się ostatecznie śmiercią 8-letniego chłopca, śmiercią poprzedzoną krótkim, ale strasznym życiem, bo to tak należałoby ocenić. I w jakiś sposób, tak to można by chyba interpretować, pan przewodniczący powiązał tą tragedię, czy w ogóle całą sytuację w naszym kraju z partią rządzącą. Ja pozwolę sobie jeden z cytatów, jest ich znacznie więcej, ale nie mamy na to czasu, jeden z cytatów z pana przewodniczącego przywołać. A wszystko w Polsce od kilku lat jest postawione na głowie. To znaczy królami życia są ci, którzy chleją, biją swoje dzieci, biją kobiety i pracą się nie zhańbili od wielu lat. Wymarzona klientela polityczna dla władzy, która sama sposób myślenia ma bardzo podobny do tej klienteli. I tu przypomina mi się to hasło, które funkcjonuje w przestrzeni politycznej od 2015 roku. Kupili sobie patologię za 500+, tak? W odniesieniu do Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł, pani zawsze deklarowała jasno takie lewicowe poglądy, taką empatię w stosunku do ludzi, którym nie zawsze w życiu dobrze poszło. I jak w kontekście tych właśnie lewicowych poglądów, tego lewicowego postrzegania świata oceniłaby pani tą wypowiedź, ten fragment wypowiedzi? Ja przytoczę tylko kilka faktów, dobrze? Bo kiedy 2 lata temu na komisji dotyczącej pewnej konwencji międzynarodowej, konwencja między innymi przeciwdziała przemocy domowej, czyli przemocy w rodzinie, próbowałam
zaznaczyć i też skorygować poprawką, to w czym Polska jest niedostosowana do tej konwencji, czyli to, że przemocy domowej nie ściga się w Polsce z urzędu. Ona jest ścigana z urzędu tylko wtedy, kiedy to jest obrażenia, kiedy obrażenia ciała są powyżej 7 dni, co w przypadku dzieci to już jest rzeczywiście horror. Pamiętajmy, że w Polsce ścigany z urzędu jest na przykład obraza uczuć religijnych, każda, tak, nawet najmniejsza. Więc tutaj kwestia ścigania z urzędu. Pan wiceminister Romanowski, który był obecny na działu, aż za bardzo szczerze, bo to się po mediach obiło, że nie starczyłoby mu funkcjonariuszy w policji, żeby z urzędu takie przypadki w Polsce ścigać. A jednocześnie, jeżeli zajrzymy do tego, w jaki sposób państwo zajmuje się czy monitoruje przemoc domową, to ostatnie badanie na ten temat wykonano właśnie za rządu Donalda, czyli w 2014 roku, czyli monitorowanie tego, w jaki sposób ta przemoc jest zgłaszana. Okazuje się, no wtedy się okazało, bo to było 9 lat temu, że tylko 14% z nas tę przemoc dostrzega, a około kilku procent dosłownie wie, jakim organom w ogóle to zameldować. Więc to są statystyki na naprawdę alarmującym poziomie, a potem stłukliśmy termometr. To znaczy, wie pan, państwo, które tłucze termometr, żeby nie wiedzieć, ile przypadków przemocy wobec dzieci jest. Bo gdybym zapytała ministra dzisiaj interpelacją jedną z... Ja przepraszam, że wchodzę w słowo, pani poseł, ale mam wrażenie, że nie odpowiada pani na moje pytanie. Ja już mówię, gdybyśmy zapytali pana ministra, ile było takich przypadków śmiertelnych, pobić dzieci we własnych domach, takich tragicznych śmierci, jak śmierć Kamilka, to nie otrzymalibyśmy odpowiedź, że tego państwo nie monitoruje. Więc proszę, jakby skupmy się tutaj na ochronie ofiar. Ja też jakby widzę, że politycy Prawa i Sprawiedliwości w tej chwili chodzą i dają, że o kara śmierci i tak dalej. No, czy no, choćby pan premier Morawiecki razem z panem ministrem Ziobrą postawili kata w każdym... Dalej mam wrażenie, że pani nie odpowiada na moje pytanie, pani poseł, bo ja panią prosiłem, żeby pani się odniosła do tego cytatu, natomiast pani tak jakby w ogóle nie słyszała mojego pytania, mam wrażenie. Nie, ja dokładnie słyszałam pana pytanie. To dlaczego nie odpowiedziała pani na nie? Ja konsekwentnie ignoruję to, że ze sprawy śmierci Kamila próbuje się zrobić sprawę polityczną. A w takim razie, jak powtórzę może jeszcze raz, bo mam wrażenie, że mimo wszystko to jakby nie zostało usłyszane. W tym cytacie przewodniczący jednej z najważniejszych partii opozycyjnych twierdzi, że wymarzonym elektoratem obecnej władzy są ludzie, którzy biją dzieci, chleją, nie zhańbili się pracą od kilku lat. Rzeczywiście ponad 30 parę procent pani rodaków to są tacy ludzie? Proszę, czy no tutaj nie mówił pan Donald Tusk o tym, że to jest cały elektorat Prawa i Sprawiedliwości przede wszystkim. Wymarzony elektorat tych władzy. Ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś adresuje swoją niemoc, znaczy może inaczej, swoje celowe zaniechanie w kwestii obrony dzieci przed oprawcami domowymi. A słyszała pani o ustawie, która daje w tej chwili możliwość eksmisji męża, który jest tylko podejrzany o przemoc? To jest niedawna ustawa. Jeżeli rząd PiS od 8 lat jest autorem celowego zaniechania jakichkolwiek narzędzi wobec sprawców przemocy, które mogłyby w rzeczywisty i skuteczny sposób ochronić dzieci w ich własnych domach, to rzeczywiście jest to polityka adresowana do sprawców, więc oni są tego beneficjentem, więc jak rozumiem, są też elektoratem, tak? Bo oni się mogą czuć bezkarnie, więc głosują na partię. No nie mogą się czuć bezkarnie, pani poseł, dlatego że weszło w życie prawo, które daje w tym momencie możliwość eksmitowania sprawcy przemocy domowej tylko na podstawie doniesienia przed wyrokiem sądowym. To jest w ogóle coś zupełnie nowego. Więc to chyba nie do końca jest tak, jak pani mówi, z tym stłuczeniem termometru. Nie do końca jest tak, jak chwali się minister Ziobro i jak mówi pan redaktor. A pana ministra Ziobro, jak zaprosimy, to jego będziemy też pytać o działania. Natomiast ja bardziej prosiłem o pani komentarz do całej tej sytuacji. I mówi, że
Policja powiedziała jej, że może udać się do schroniska dla bezdomnych mężczyzn, mm-hmm. ponieważ jest ofiarą przemocy. I wtedy jej dzieci mm-hmm. zostaną zabrane do domu dziecka. To jest, przepraszam, mm-hmm. bardzo żart, a nie państwo. Mm-hmm. Panie pośle, jakby pan się odniósł do słów pani poseł? No właśnie, bo pani poseł miała się odnieść do słów Donalda Tuska i w ogóle tego nie uczyniła. Chociaż z drugiej zaraz. Pani poseł, proszę mi dać powiedzieć, ja cierpliwie czekałem, aż pani się wypowie, wypowiadała się pani na temat, ale ja nie chcę tutaj pani z tego tytułu robić żadnego przytyku, bo akurat wypowiedź Donalda Tuska nie zasługuje na komentarze poważnych polityków, bo ja to bym go potraktował tak naprawdę tuwimem i powiedziałbym mu, że próżność się repliki spodziewał. No ale te słowa padły, no i rzeczywiście one są komentowane. No pan redaktor sam dał pani poseł tutaj taki asumpt ku temu, żeby pani poseł z tego tematu schodziła, bo ja wcale nie jestem przekonany, że ta wypowiedź Donalda Tuska była akurat pod wpływem tych dramatycznych i bolesnych wydarzeń, które w Polsce ostatnio miały miejsce. Nie, to jest taki jest właśnie Donald Tusk, wielki frustrat, człowiek, który nie ma szacunku do milionów Polaków, człowiek, który po prostu idzie w tej polityce w myśl wyznaczonego kierunku przez swojego mentora, jakim jest pan Palikot. Na każdym kroku kłamie, oszukuje społeczeństwo, obraża ludzi. I jeśli myśli, że to mu da dobry uzysk w polityce, to jest w dużym błędzie, bo Polacy są jednak mądrym narodem, starają się w tej polityce, która ma miejsce, uczestniczyć w sposób bardzo aktywny. Potrafią polityków oceniać również nasi wyborcy i ja nie sądzę, żeby tak to było. To jest postawa jednego sfrustrowanego człowieka, który nie odnosi żadnych sukcesów w polityce, notowania mu spadają, nie jest w stanie ze swoimi współbraćmi politycznymi wyartykułować żadnej programowej tezy i dlatego tak się dzieje. Natomiast muszę się odnieść do słów pani poseł, bo to oczywiście jest nieprawdą. Pani poseł próbuje tutaj włożyć na barki rządu Prawa i Sprawiedliwości zaniechania w kontekście właśnie pomocy rodzinie, każdej rodzinie. Oczywiście co do tego, jakie były programy uruchomione, nie musimy się przekonywać, bo to gołym okiem widać, że standard funkcjonowania polskiej rodziny w sposób znaczący się poprawił, bo te rodziny otrzymały poparcie. A oczywiście tam, gdzie mamy do czynienia z patologią, tak jak w ostatnich przypadkach, no to jest sytuacja dosyć trudna. Więc ja pani poseł odpowiadam, że w marcu, o ile dobrze pamiętam, polski parlament zajmował się nowelizacją ustawy o przemocy w rodzinie. Został zmieniony tytuł tej ustawy. Został poszerzony katalog osób, które będą karnie z mocy tej ustawy odpowiadały w kontekście zaniechań, jakie mają wobec tej wspólnoty, którą tworzyli w jednym środowisku. A więc rzecz dotyczy tego, że ta odpowiedzialność będzie rozszerzona nie tylko o rozumianych zgodnie z konstytucją uczestników małżeństwa, ale będą te sprawy dotyczyły również związków partnerskich, nieformalnych jakichś powiązań, gdzie była tworzona ta więź rodzinna i tam, gdzie się to nie udało, rzeczywiście to wymaga państwa interwencji i ta nowa ustawa o przemocy domowej będzie działać tutaj bardzo skutecznie. W kontekście karnych, że tak powiem, prawnokarnych zachowań, no, kodeks postępowania karnego te czyny kwalifikuje. Oczywiście, że te czyny są tak skatalogowane, że odpowiedzialność z tytułu popełnienia występku, no ja już nie mówię o zbrodniach, tak, z jakimi mieliśmy ostatnio do czynienia, ale kary te najniższe, które są usankcjonowane mocą tego przepisu, to jest artykuł 207 kodeksu karnego, są tak minimalne, że obywatel, który ukradnie batonik, może dostać większą karę niż ten, kto skrzywdził niewinne dziecko. I tutaj jest bardzo jasne i wyraźne stanowisko pana premiera Mateusza Morawieckiego, który zobowiązał ministra sprawiedliwości, aby przygotował
nowelizację przepisów kodeksu karnego w tej materii, a to w jaki sposób te przestępstwa są ścigane. No cóż, no ścigane są przede wszystkim urząd prokuratora, bo nie, o takim nie urzędzie prawda. Pani... One nie no są prawda. Ścigane z urzędu, trzeba no ale nie, ale ja jeszcze, ale pani poseł, niech mi pani... Ale... Nie, ale ja nic nie powiedziałem w tej materii. Niech mnie pani słucha. No na Boga. No, niech pani słucha. Ja nic w tej materii nie powiedziałem. Przede wszystkim, żeby te przestępstwa były ścigane, to prokurator musi o tym wiedzieć, musi się o tym dowiedzieć. A to już nie jest aż tak istotne, czy ono jest ścigane przestępstwo na wniosek, czy też z urzędu, bo nie, niekoniecznie to musi być aż tak dotkliwą wadą, bo nie sądzę, żeby jeśli na jaw wyjdzie przestępstwo popełnione przeciwko dziecku, żeby nie było instytucji, która zawiadomi urząd prokuratorski. Weźmy pod uwagę ostatnią sytuację, z jaką mieliśmy do czynienia, czyli ta zbrodnia w Częstochowie dokonana przez ojczyma i matkę tego dziecka. Okazuje się, że tutaj akurat ten problem nie zadziałał, bo wszystkie urzędy administracji publicznej, jak się okazuje, były w porządku w tym sensie, że sprawa trafiła do wymiaru sprawiedliwości, czyli do sądu rodzinnego. I niestety tutaj okazuje się, że w wymiarze sprawiedliwości były zaniechania. Dzisiaj wiemy już więcej na ten temat, bo były czynione postępowania sprawdzające i tak naprawdę sąd wydał postanowienie na niekorzyść tego dziecka w oparciu o opinię kuratora sądowego. Tak więc widzi pani, te sprawy są bardzo skomplikowane i nie rzucajmy od razu wszystkiego i nie potępiajmy w czambuł, bo to nie jest tak, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nakazał komukolwiek poczynienie jakiegokolwiek przestępstwa, bo pamiętamy, że za rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego też dzieci podlegały tego typu zbrodniom. Ja mogę tutaj przytoczyć. Panie redaktorze, mogę się 2014 rok. Ojciec skatował niemowlę, 3-miesięczny Krzyś z Częstochowy nie żyje. 2014 rok. Później kolejna zbrodnia. 2014 rok. Pomoc dla Kacperka z Bytomia. Skatowany chłopczyk wciąż jest w szpitalu. 15 marca 2015 rok. Zmarł 2-letni Marcel. Został skatowany we własnym domu. I jeśli o tym mówimy, to Platforma Obywatelska tamtego czasu nie wyciągnęła z tych zbrodni żadnych wniosków i nie było żadnej nowelizacji prawa, nie było uszczelnienia systemu tak, aby można było rzeczywiście tutaj stworzyć jak najbardziej mocną ochronę dzieci. To wy rządzicie 8 lat i przez 8 lat nie byliście w stanie stworzyć systemu, który działa w tej kwestii. Nie, stworzyliśmy, pani poseł, przepraszam. Kiedy zamordowali jej własni rodzice? Kiedy Wiktorek umarł, przepraszam? Ile było tych mordów na dzieciach ostatnio za waszej kadencji, jednej i drugiej? Nie, dobrze, tylko problem polega na tym, żebyśmy się tak nie przerzucali. Tego, co pan mówił o pan... Nie, ale to pani poseł zaczęła... I z tego, że robicie polityczną hucpę po prostu z bardzo dużej tragedii, bo to mezjalnia byłby dla psa, bo tak się kończy ten... No dobrze, ale pamięta pani, kto wyszedł na trybunę sejmową i zaczął ten temat? Pamięta pani, poseł, kto to zrobił? I to na waszym... Proponowałbym, żeby państwo mówili na przemian, bo jak wszyscy mówią naraz, to trudno zrozumieć. PiS zawinił, bo PiS lekceważy przemoc domową. To w waszym ministerstwie proszę państwa, na początku tej kadencji ustawę, która w ministerstwie, przypomnę, jeszcze wtedy pracy rodziny i polityki społecznej, ono się już inaczej w tej chwili nazywa, znaleziono projekt ustawy, w którym pierwsze pobicie było po prostu lekceważone. Ono nie było uznawane za przemoc domową. Wy chcieliście takie prawo wprowadzić, pisane cyrylicą, bo takie same prawa obowiązują w Rosji. Więc nie, pani poseł, nie ma pani poseł absolutnie racji, bo administracja rządu... Mówicie bardzo wiele o ochronie życia, a dzieci żyjących i faktycznie cierpiących w ogóle nie chronicie. No, jeśli mogę, panie redaktorze, tak, proszę. Pani tutaj manipuluje strasznie opinią publiczną i to nie na tym rzecz polega. Proszę pamiętać o tym, że za przestępstwa, jakie są popełniane, niezależnie od tego, czy to są przestępstwa na dzieciach, czy na osobach dorosłych, to od tego państwo ma
odpowiednie instrumenty, odpowiednie urzędy. Przede wszystkim prokurator i wymiar sprawiedliwości, który w żaden sposób nie jest uzależniony od rządu. W żaden sposób, proszę o tym pamiętać. Ja dzisiaj w tej audycji mówiłem, jest przygotowana, jest już uchwalona ustawa o przemocy domowej, tak się w tej chwili nazywa, gdzie opisane są tego typu instrumenty prawne, które będą wykorzystywane wobec osób, które dopuszczają się przemocy domowej. I to jest konkret. I proszę nie mówić, że rząd Prawa i Sprawiedliwości był w tej proszę materii państwa, głuchy. Ja bym, w przypadku Kamila zawiniły zupełnie inne organy i inne instytucje. I to akurat nie ma nic wspólnego z ustawą o przemocy domowej, bo ci, którzy wykonywali prawo związane z ustawą o przemocy w rodzinie, oni stanęli na wysokości zadania, bo to był MOPS, to była niebieska karta, to było pilnowanie tego wszystkiego i sprawa przekazana do wymiaru sprawiedliwości. I wymiar sprawiedliwości niezależny od rządu nie stanął niestety na wysokości zadania. Taka jest proszę prawda państwa, o ostatnim zbrodni. Proponowałbym zamknąć już ten temat, bo rozmawiać moglibyśmy niestety bardzo długo i różne przykłady podawać, a chciałbym jeszcze spytać o kwestie inne, niezwiązane bezpośrednio z tą tragedią, by tak trochę podsumować i nie zostawiać naszych widzów w takim poczuciu no w pewnej beznadziei, bo można odnieść czy wpaść w jakąś depresję. Ja sam mam już w tej chwili dorosłe dzieci i małego wnuka i ciężko mi było nawet czytać doniesienia o tej całej sytuacji, ale pewną pociechą być może są dane Eurostatu, które wskazują na to, że jeśli chodzi o inne kraje europejskie, to w Polsce tej przemocy, czy to wobec dzieci, czy w ogóle przemocy, nie jest na szczęście. Niech pan mnie nie rozśmiesza, panie redaktorze, nie dużo. Mamy badań na ten temat, bo ich nie robimy. To znaczy, ja mówię o danych Eurostatu. Nie. Eurostat kłamie? Nie, nie kłamie? Nie mamy, nie, to nie mówi mamy prawdę, wiele, tak? No albo mówi prawdę, albo kłamie. No jedno z dwojga. Jedno z dwojga, pani poseł. Jedno pytanie mam do pana posła Lipca. Pani poseł, skorzystam tutaj z mojej władzy, którą mam jako prowadzący program i zamykam ten temat, dlatego że chciałem jeszcze o pewne sprawy polityczne spytać, a moglibyśmy godzinę rozmawiać, a tyle nie mamy czasu po prostu. Program jest półgodzinny, a już znaczną część żeśmy na ten ważny temat poświęcili. Chciałbym jednak spytać o kwestie polityczne nadchodzących wyborów. Czeka nas konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, czego możemy się spodziewać, co usłyszymy, jakie są w ogóle plany na na nadchodzące miesiące i na wybory Prawa i Sprawiedliwości? No ta konwencja przede wszystkim ma na celu to, że chcemy rozpocząć tak naprawdę z prawdziwego zdarzenia debatę programową w kontekście niebawem. Myślę, że to się stanie jeszcze przed wakacjami, gdzie ogłosimy nasz program polityczny na wybory. Zawsze tak było, to jest tradycją Prawa i Sprawiedliwości, że tego typu ogłoszenie czynimy w formule takiej debaty, która będzie miała miejsce podczas tej konwencji. Ja przypomnę, ta konwencja, weekendowa konwencja dwudniowa z udziałem przede wszystkim ekspertów, naszych doradców, będzie się odbywała w formule paneli, a te panele będą zorganizowane w oparciu o nasz urobek z ostatnich spotkań w ramach kampanii politycznych, które prowadziliśmy. Polska jest jedna, chociażby, jak i również tej kampanii, która dotyczyła kwestii związanych z funkcjonowaniem polskiego rządu na przestrzeni minionego czasu, a więc od 2015 roku. Przypominaliśmy Polsce i Polakom to, co udało nam się dokonać, jak i również na tych spotkaniach wsłuchiwaliśmy się w głos naszych wyborców, a więc naszych najlepszych ekspertów, jak twierdzi prezes Jarosław Kaczyński. I mam takie przekonanie, że ta debata będzie takim dobrym zaczynem tworzenia programu politycznego. Mam również takie przekonanie, że jesteśmy jedynym środowiskiem politycznym, które stać jest na zorganizowanie tego typu spotkania. To jest publiczne spotkanie, ono z pewnością będzie transmitowane.
A więc możemy się pochwalić tym, że przez ostatnie 7-8 lat nie spoczywaliśmy na laurach, zmienialiśmy Polskę, porządkowaliśmy Polskę po rządach Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego i z pewnością stworzymy dobry projekt polityczny na następną, trzecią kadencję sprawowania rządów przez Prawo i Sprawiedliwość. To w sferze ogólnej, a tak szczegółowo, jakbyśmy chcieli dowiedzieć się, co Prawo i Sprawiedliwość chciałoby zaproponować w tych nadchodzących miesiącach, jaką propozycję naszym rodakom na to, żeby utrzymać się przy władzy, bo o to idzie gra. Nie, no więc przede wszystkim być blisko ludzi, reagować na ich podstawowe problemy, kontynuować te dobre projekty społeczne, które udało nam się wprowadzić w życie, a które miały być niemożliwe. Rzecz w tym, aby tworzyć takie warunki, przyjazne warunki dla różnych środowisk politycznych, zadbać przede wszystkim o polską gospodarkę, która pomimo tego, że przeżywaliśmy wiele kryzysów, panie pośle, dowiemy się zapewne w naszych projektach więcej po konwencji, ale zostało nam troszkę czasu. Chciałbym, żeby jeszcze pani poseł powiedziała coś od siebie. Wspominała coś pani na początku programu o jakichś własnych projektach, może tworzeniu jakiejś siły politycznej. Czy to jest pomysł na te wybory, czy na przyszłość? Czy panie redaktorze, ja mam doskonały projekt dla Prawa i Sprawiedliwości na program. On jest trzypunktowy. Po pierwsze, widzieć krzywdzone dzieci w Polsce, tak? Po drugie, wiedzieć, kiedy rosyjskie rakiety przelatują przez naszą granicę, a po trzecie, dostrzegać, kiedy właśnie członkowie i koalicjanci po prostu rozkradają państwo, napychają sobie kieszenie, przepompowując te pieniądze przez spółki Skarbu Państwa, przez różnego rodzaju instytucje jak NCBR, rozdając w takich wpadkach jak Villa Plus po prostu pieniądze swoim. Czyli jakby trzypunktowy program Prawa i Sprawiedliwości. Wiedzieć i wystarczy nie kraść, naprawdę. To ja pani poseł bardzo dziękuję, ale wolałbym, żeby była pani suflerem swojego środowiska politycznego i żeby w swoim środowisku pani to podpowiedziała. Więc ja szybko odpowiem. To nie jest tak, że w Polsce nie wiedziano o tym, jakie obiekty nadlatują nad Polską, bo ta sprawa już po części została wyjaśniona. Mówił o tym pan premier Mariusz Błaszczak. Otóż Centrum Operacji Powietrznych stwierdziło od samego początku, będąc w kontakcie z partnerami z Ukrainy, że nad Polskę nadlatuje właśnie ten niezidentyfikowany obiekt. Tutaj, jeśli chodzi o Wojsko Polskie, przede wszystkim o Centrum Operacji Powietrznych, ono stanęło na wysokości zadania. Natomiast pewne zaniedbania, o których mówił pan premier Mariusz Błaszczak, one dotyczą przede wszystkim. Pozwólmy pani poseł jeszcze powiedzieć, bo pani poseł rzeczywiście zasuflowała projekt programu politycznego dla Prawa i Sprawiedliwości. A czy nasi widzowie dowiedzą się, jaki ma pani dla siebie program? No właśnie, to by było bardzo ciekawe. Ja w tej chwili pracuję i pracuję bardzo intensywnie. Jak wiedzą pewnie osoby pracujące w ministerstwach, naprawdę tych pytań w formie interpelacji i różnego rodzaju spraw, które w tej chwili prowadzę, jest bardzo dużo. Z tego wychodzą czasami rzeczy, które mogą się wydawać drobne, na przykład to, że pan minister Czarnek płaci kobietom około 1200 zł mniej niż mężczyznom w swoim ministerstwie, a przecież deklarował, że kobiety szanuje i swoją żonę, jak i Matkę Boską uważa za główny wzór w swoim życiu i postępowaniu, więc niech im płaci po prostu. A czasami wychodzą z tego afery większe, takie jak na przykład to, że za moment będziemy musieli zwracać 1 miliard złotych za cały program internetu i sieci GSM wokół torów kolejowych. Więc moja praca polega w tej chwili na takim tropieniu tych właśnie afer PiS-u, które są drobniejsze albo większe, czyli po prostu funkcji kontrolnej przede wszystkim. Jak również uważam, że do wyborów powinniśmy iść jako opozycja razem. Wybieram się na marsz 4 czerwca i tutaj bez dwóch zdań uważam, że każdy, komu jest na sercu dobro Polski i zmiana w Polsce przede wszystkim, powinien na tym marszu być. Bez jakiegoś obrażania się, bez fochów, to może być nasze wspólne święto, dlatego wszystkich tutaj bardzo namawiam.
Natomiast nie mam też wątpliwości, że no, tematem kampanii na pewno będzie bezpieczeństwo. To znaczy taki incydent, który polega, i to już przejdźmy do poważnych tematów. Ale właśnie na te poważne tematy nam brakuje czasu, bo w tym momencie kończymy nasz program, niestety. No świetny projekt polityczny. Dobry pomysł, ale czasu nam brakuje. No niestety muszę się z państwem pożegnać. Jakaś kpina z polityki, kpina z wyborców. Musimy zakończyć w tym momencie nasz program, ale myślę, że będzie jeszcze nie raz okazja do tego, żeby o tym porozmawiać. Bo to, co pani poseł mówi, to oczywiście też kolejna manipulacja. Bardzo dziękuję za... Proszę czytać w odpowiedzi na... No pani poseł, wie pani, ile wynosi... Proszę państwa, musimy zakończyć w tym momencie naszą rozmowę, ale wrócimy do niej za jakiś czas. Ufam. Tak urządziliście Polskę. Pani poseł Hanna Gill-Piątek i pan poseł Krzysztof Lipiec byli naszymi gośćmi. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. A już za chwilę w Telewizji Republika program Wolne Głosy Zagranica i jego gospodarz Michał Trześniewski.